Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding. Jak widzicie, no zawsze zaczynam od tego, że jak widzicie trzeba zmienić, więc na razie jesteśmy tutaj w tym węźle górskim. Nie mam tutaj żadnych dodatkowych zadań, więc musimy teraz to zmienić. Jedyne co mam zrobione, mam przeorganizowany trochę plecak, czyli mam nabrane jak powalone na assemblerów. Jestem ciekaw, czy mam jakąś w ogóle przepustowość chiralną. Bo ja się 3000, dobra. Miałem pobudować trochę tyrolek tutaj, z tego co widzę na razie to nie ma całkowicie sensu. Więc sobie po prostu te assemblery tutaj zostawię. Chciałem sobie stworzyć aż w miarę szybką drogę powrotną, ale widzę, że to nie ma chwilowo żadnego sensu, więc podkładamy wszystko. Weźmy sobie zlecenia. I mamy tak, do robotyczki i do lekarza 31 kg. Możemy tutaj do robotyczki, tutaj do lekarza się spróbować kopnąć. Czy będziemy coś potrzebować? Ja bym wziął tutaj drabinę. Weźmy drabinę, teren trochę trudny, więc weźmiemy sobie taki zestaw. I plus do tego odzyskajmy nasz motor. Sobie tutaj przejedziemy. Jak widzicie wszystko... O, medyczne, drabina. Dajmy to, rozłóżmy. No jest cały wartościowy towar jest na samym dole, więc super, będzie osunięty. Broń również schowałem sobie tutaj do tej płachty, żeby po prostu, no, żeby uniknąć zniszczenia temporalu. Okej. Okay. Na razie musimy, kurczę, tutaj pomóc Eudeko. Sam? Słyszysz mnie? Loknę? Mhm. Dzwonię przez specjalną linię Bridges. Kazano mi zająć miejsce siostry i zapewnić ci wsparcie. Znów jesteśmy jednością. Teraz i na zawsze. Wciąż rozmawiamy, więc powinnam bez problemu nadgonić. Wróciłaś do Bridges? Nie o to chodzi. Nigdy nie chodziło. Chodzi o to, czego chcę. Czego my chcemy. Dlaczego nie miałybyśmy ci pomóc? Ty nam pomogłeś. Jesteśmy połączeni. Okej, okay. Jesteśmy połączeni. Ciekawe. O kurczę, tam widzę... widzę tutaj tę rolkę. Ja sobie jeszcze przy okazji usuwam te... Jezu, nie mam tutaj tych znaczników. Dobra, mamy cel lekarz. Ogólnie ostatnio wziąłem i wyczyściłem pada i chodzi, bo chodzi dużo lepiej. Chodzi, że miałem odpowiednich płynów, bo nie miałem alkoholu izopropylowego, tylko użyłem zwykłego alkoholu etylowego. Na szczęście w niedużej ilości, głównie obudowę czyściłem. Czyściłem z tego powodu, że po sumie te pady mają 10 lat. Nigdy ich nie rozbierałem, nigdy ich nie czyściłem. Więc no, te postopady działały już w pewnym momencie działały, teraz normalnie są tak sztywne, nie wiem, ja bym wiedział, że to tak pomoże, to bym dużo wcześniej to zrobił. No, trochę było to trudne, bo niestety nie mam odpowiedniego śrubokręta, ale nie ma to jak, kurczę, torksa otwierać, ten odkręcać krzyżakowy, ten płaskim śrubokrętem, ale dla zdolnego i niestrudnego. Dałem sobie radę. I naprawdę teraz się gra dużo lepiej. I mam nadzieję, że tam tego nie mogę, że będą te trigger lepiej działać. Nie mogłem się do nich zbytnio tak dostać, ale zobaczymy, co to będzie. Dobra. I dostarcz ładunek. Ciekawe, czy to będzie tak samo łatwo, to czy trzeba będzie trochę z nimi pomarudzić. Może mogliby tutaj dać, żeby porobić dla nich, nie wiem, po jedno, dwa zadania, byłoby to coś fajniejszego niż tylko podejść, dostarczyć i są. Dostawa? Świetnie. Wyśmienicie. Wszystko powinno być w dobrym stanie. Okej. Okay. Da sobie 2,5 gwiazdki. No i to będzie potem robienia dużo dostaw. Chciałbym cię o coś spytać. Pomożesz mi dołączyć do UCA? Jeśli dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do opieki medycznej, to jestem gotów się tego podjąć.
I wziął. I kolejne miejsce podłączone. Ciekawe jestem, jaką technologię tutaj dostaniemy. Dziękuję. Nie jestem już pierwszej młodości, ale wciąż mam wiele do zaoferowania. A właśnie, znalazłem coś, co mogłoby ci się przydać. Chętnie ci to dam. Dobra. Większa monietka Bridges? Twoja manierka została ulepszona do poziomu drugiego. Manierka na poziomie drugim zapewnia napływ mocy energii, dzięki czemu przywraca więcej kondycji niż manierka na poziomie pierwszym. Ratujesz ludzi przed śmiercią. A jak sam wiesz, każde ocalone życie to jednego wynurzonego mniej. Co przekłada się na kolejnych ocalonych. Nie poddawaj się, choćbyś musiał sprostać największym trudnościom. Pamiętaj. Widzę, że włączyłeś do sieci kolejny schron. Świetnie. Poziom Hiralium rośnie zgodnie z prognozami. Jeśli chodzi o ED28, operacja się powiodła. Dalsze poważne zabiegi raczej nie będą potrzebne. Nie dotarliśmy jeszcze do mety, ale najgorsze powinno już być za nami. Pozostało nam rozbudować sieć, śledzić zmiany związane ze wzrostem Hiralium i wprowadzać konieczne zmiany. Farmakoterapia powinna wystarczyć. Tak, trzymaj sam. Czyli co, już możemy odzyskać nasze UD? Mamy kolejne zlecenie w Górskim. Tu mamy do tego... A, mamy tylko dwa zlecenia. To sobie weźmiemy... Tutaj sobie weźmiemy zlecenie do Górskiego. Skoro i tak wracamy. Taki tylko... O Jezu. Cztery. Dobra, to bierzemy to. Bierzemy na garba. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przyzywy. Limit czasowy. Dobrze, tutaj jest ten most, więc to naprawdę ułatwi sprawę. Limit czasowy. Ale. Zostańmy na chwilę. Dodajmy tutaj troszeczkę lajków, żeby podziękować tutaj. No, dosyć mamy się udało. Tylko około 1000, bo prawie 1000. Widzę, że to jest kurde, to jest cała droga wydeptana, więc użyjmy tutaj tej ścieżki. Kolejny most, aha, i tutaj wracamy. Tutaj wracamy już na autostradę. I możemy sobie pojechać naprawdę pod autostradą i zaraz wyjechać. Szybciutko to można robić zadania. No, dalej sam. Ale to można kurczę, z tyrolką to można kurczę 15 sekund zrobić tą dostawę. Mamy dostarczone. Dzięki, Sam. Gdyby nie ty, węzeł Górski nie byłby częścią sieci. Teraz możemy się w końcu odwdzięczyć UCA. Przepraszamy za cały ten kłopot. Wiedz, że jesteśmy wdzięczni. Wow. Jak dotarłeś tu tak szybko? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No i super. Czas. Karabin automatyczny poziomu trzeciego. Nieśmiercionośny karabin automatyczny poziomu trzeciego. Dwukołowy nowy zapis rozmów. Potrzebują Homo Ludens. Bridges potrzebują Homo Ludens? Okej. Okay. Mamy też troszeczkę większą przepustowość. A będzie musiał potem postawić jakąś drogę. Byliśmy tu, ale odkąd weszliśmy do UCA, nawiązaliśmy kontakt z przeróżnymi ludźmi. Dużo się od nich nauczyliśmy i myślę, że oni od nas też. Miło mieć takie wsparcie. Wiesz, o tobie też nam opowiadali. O tych wszystkich twoich dokonaniach. Szczerze mówiąc, trudno uwierzyć, że istniejesz. A tym bardziej, że jesteś gotowy przejść przez piekło, żeby nam pomóc. A mniejsza, przepraszam, przecież się śpieszysz. Wiedz, że zawsze jesteś tu mile widziany. Odpocznij przed drogą. Odpocznij przed drogą. Nie ma odpoczynku, kurde. Lecimy, kurczę, to jest koksem. Mamy kolejne zadanie. Robotyczka. To już może być. Dostała sprężyny o wysokiej elastyczności. To już może być coś ciekawego.
A, bo mamy tutaj do dyspozycji nieśmiercionośny karabin. Weźmy sobie jeden. Nie, ciężarówka, po co? Weźmy sobie tutaj... Mamy wystarczająco, ale mamy... Nieśmiercionośny to jest dwójka. To sobie umieść w prywatnej szafce, sobie zostawimy go. Weźmiemy sobie tylko ten pierwszopoziomowy, nie ma sensu brać więcej. Już widzę, że mam tutaj kilka mi zostało tych assemblerów, więc sobie tutaj może... Widziałem, że to jest... O, tam jest tyrolka. Więc tak się zastanawiałem, żeby tutaj jeszcze oprócz tej tyrolki tutaj ustawić jedną... A, mam jeszcze trzy assemblery, kurde. Nie zauważyłem. Jest. Sam, to miejsce jest zbyt blisko istniejącego obiektu. Jeśli chcesz coś zbudować, wybierz punkt poza kręgiem sensorowym. Dobra, nie widziałem, że tam też jest tyrolka. Chyba rzuciłem się w oczy, ale tak jakoś nie zarejestrowałem tego. Teraz tak, którą stronę musimy polecić? Musimy pojechać, tam jest robotyczka. Ma akumulator. Mamy, może nie sporo, ale chyba wydaje mi się, że będzie wystarczający. Tutaj. W ogóle musicie mi powiedzieć, jak teraz ten mój głos brzmi, bo postawiłem go już całkowicie nad monitorem, mam go z daleka, ten mój mikrofon mam go z daleka, kurczę, od twarzy, żeby tak bardzo, żeby ten po prostu głos się tutaj fajnie rozchodził trochę dalej, nie żeby tak cały czas po prostu on cały czas przy twarzy. Szczerze powiem, że zaczyna mi powoli coraz bardziej ten mikrofon przeszkadzać, ale się zastanawiam się troszeczkę nad zmianą. Zmianą na zasadzie, żeby po prostu nie kupić do niego taki uchwyt, albo ten koszyk nie zamontować na takim uchwycie stojącym i po prostu go nie używać jako stojącego niż na tym ramieniu. No, chociaż mam nadzieję, że tak będzie dosyć ok i będzie się dobrze słyszeć, co sprawi, że po prostu nie będę go ruszać, tylko po prostu go zostawię tak jak jest. Więc no, taka mała informacja. Ile, ile tu jest paczek do robotyczki? Ile, ja od razu je wezmę, pozbieram, może uda się tak przy... Ała, może się uda tak przypadkiem, no, zmasterować się, że tak powiem. Tu widzicie jedna, tu jeszcze jedna przesyłka. Tam widziałem jeszcze jedną. Co tam jest? Dlaczego mi... Ej, Sam, czemu schodzisz? Rację, stacja meteo, zawsze wspinaczkowy. To sobie sprawdzimy. Przybliż. To musi być... Tak, to jest MPC-owy kurier. Mnie troszeczkę zastanawiało. Robotyczka. Czy ja muszę do tej robotyczki pojechać przez ten teren? Gdzie ona jest? Ona jest gdzieś tutaj. Mogę to ominąć, że tam prawdopodobnie będą wynurzeni, więc mogę sobie pojechać troszeczkę bardziej na bok. 400 metalu, a już mam dosyć zbierania tego wszystkiego. Powiem wam, że jak już moja kleptomania w tej grze naprawdę dostaje spore leczenie. Tak już trochę mi zaczynają zwisać te paczki. Nie tak jak wcześniej, że kurde, musiałem wszystko pozbierać. Teraz widzę takie 200-400 metalu, nawet nie chcę mi się tego zbierać. Raczej nie chcę mi się zbierać z tego powodu, że mam wszędzie dużo metalu, już od dawna robię, jak robię zadania, po prostu się zbiera tych minerałów tyle, że nie mam po co, nie mam naprawdę co z nimi zrobić. Mam jeszcze pełno kryształów kiralnych, których po prostu regularnie, nie dość, że uzupełniam, to jeszcze regularnie je wykorzystuję do naprawy wszystkiego zamiast minerałów. No, jeżeli coś potrzebuję naprawić, po prostu podchodzę, wrzucam, o, jeszcze jedno do robotyczki, wrzucam kryształy kiralne i mam to poważnie. Poważaniu, więc no taki mam mały pomysł. Kurde, dobra, przyspieszmy tutaj też. To się tak błyska. Dobra, mam nadzieję, że tutaj padać nie będzie. Do robotyczki mamy tam prosto. Więc ja sobie tutaj na tej górce zostawię motor. I jestem ciekaw, jak daleko jest ta paczka. O, kryptobioty jeszcze.
W ogóle okazuje się, że poczytałem sobie troszeczkę tutaj dane, te zapisy rozmów między jednym a drugim odcinkiem. Będę musiał kiedyś chyba zrobić jeden odcinek na zasadzie wrzucenia screenshotów między jednym a drugim, po co puszczę wam muzyczkę. No to już zrobię taki odcinek całkowicie już chyba na końcu gry, kiedy już po prostu będę miał no, wszystko porobione i to będzie odcinek na zasadzie puszczę wam na przykład Poznań Roar albo jakąś inną muzykę bezpośrednio z tego i po prostu będę miał wywalone prawa autorskie, niech sobie po prostu będziecie mogli sobie poczytać wszystkie tutaj zapisy rozmów. Będzie, mam nadzieję, że to się będzie to nawet tak zdatne. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Kurde. Taki ciężar już tutaj jest. Dobra, jedziemy. Jedna roboteczka. Kurwa, mam głupie wrażenie, że tak przypadkiem uda mi się ją od razu wymaksować. Albo jeżeli... Kurwa, jeszcze dwie paczki. Albo co nam jej sprawi, to moje takie zbieractwo, że od razu dołączy, jeżeli będzie miał opory. No ale... Patrzymy. Też jestem ciekaw, czy tutaj... No, tam jest roboteczka. Jestem ciekaw też, czy roboteczka... dołącza, znaczy inaczej, czy na tym obszarze tutaj wszyscy dołączają na zasadzie questów, że musisz dostać questa, dopiero wtedy możesz iść, możesz iść, dopiero możesz wziąć i zrobić jakieś zadanie, przyłączyć takie miejsca, albo w ogóle odwiedzić, chcą z tobą gadać. Na przykład tak jak było z kolekcjonerem, gdzie po prostu czekałem, nie zapędzałem się, musiałem, a będzie tam quest, a to się okazuje, że wystarczyło pójść jak samo z muzykiem. O, ciepłe źródła. To są ciepłe źródła. Ciepłe źródła się przydają. One słoiki uspokajają, a niestety na słoik, jak widzieliście w poprzednim odcinku, się popsuł i musimy naprawić słoika. Pewnie zakrętka mu poszła i dlatego to histeryzował. No a tak naprawdę, no po prostu musimy tutaj... Okazuje się, że takie są bardziej złożone niż nam się wydaje, że to po prostu nie są tylko takie... No kurde... Nie, chyba na pewno muszę kupić pada. Myślałem, że czyszczenie pada załatwi kilka spraw, a to widzę, że czasem kurczę, to krzyżyk się kurczę sam wciska. Widziałem bardzo ładnego czerwonego pada, bardzo ładnego, ale kurczę, szkoda mi troszeczkę 2,5 stówy, ale chyba będę musiał odżałować 2,5 stówy z tego nadajnika, ale zobaczymy, to wszystko pójdzie. Na razie, na ten moment, to zobaczmy, jak bardzo uda nam się tutaj dostarczyć to. Dobra. Matko, zobaczcie ile ładunków. Bielizna, nowy silnik, oleje, sprężyny. I oczywiście bielizna. O, jesteś. Widzę, że uważałeś. Okej, okay. I... Ładunek nieuszkodzony. Tu mamy kolejne. Dosyć ładnie mamy. Podobno zajmujesz się rozbudową sieci chiralnej. To prawda, że taka umowa da mi dostęp do waszych schematów i tak dalej? Chcę udostępniać w sieci wyniki moich badań, żeby inni mogli pogłębiać wiedzę, tak jak ja pogłębiałam. Chcę zostać członkiem UCA. Kurde, ten sposób tutaj w godzinę, dwie jeszcze skończy całą grę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Kurczę, szkoda, że ta animacja jest praktycznie za każdym razem taka sama. No, szkoda tylko, że słoiczka brakuje, to jest problem. Zobaczymy, jak słoiczek tutaj zareaguje na nas, jak wrócimy. Okej, okay, mamy kolejne miejsce dodane. Nowy splot. Myślałem, że nie ma już więcej egzoszkieletów, a jest egzoszkielet terenowy. A dobra, to są po prostu warianty kolorystyczne. Okej. Okay. Dobrze, bardzo dobrze. No to jedziemy na jednym wózku. Z przyjemnością bym cię oprowadziła, ale mam straszny bajzel. Dzięki, Sam. ED28 wraca do zdrowia. Tak jak oczekiwaliśmy, rośnie jego więź z tamtą stroną. Zanikły też spazmy i konwulsje. Wiem, że bez EUD nie jest lekko, ale musisz kontynuować swój bój. Tak jak ten dzieciak. Tak jak twój Eudek. Sam,
Mamy zlecenie od nowego klienta. Sprawdź terminal w Węźle Górskim. Im szybciej, tym lepiej. Ktoś chyba potrzebuje leków. Okej. Okay. Leków. Zobaczymy, kurde. Na razie bierzemy standardowe zlecenia. Stacja Meteo. Dobra, wracamy tutaj, więc sobie weźmiemy tutaj to zadanie dla siebie. O, to egzoszkielet skonstruowany przez robotyczkę, prawda? Powinien się przydać na górskich szlakach i w sumie na każdej kiepskiej drodze. Zobaczmy, co piszą. Dobra, halo, akumulator. Dobra. Aha, dobra, nie odświeżyło się to, więc musimy poczekać. No, egzoszkielet zwiększający zdolność użytkownika do poruszania się, otrzymywanie pełnej podstawy na nierównych powierzchniach zasilanych akumulatorami, zmierza także po dowolnie słabości zdjęcia się lub do tej prędkości. 2. Wytrzymałość podczas przekraczania rzeki na stosowych zboczach będzie spadać o połowę wolniej. Naciśnij lewą gałkę na górę, żeby uzyskać dodatkową moc, która jeszcze bardziej. Już sobie stabilność wytrzymałości, spadek wytrzymałości to coś tam do zera. Aha, czyli to po prostu zwiększa ten szkielet, egzoszkielet, zwiększa naszą wytrzymałość. No szczerze, nie, potem go założę, żeby zobaczyć w ogóle jak wygląda, ale na ten moment jest to dla mnie całkowicie zbędne. Znaczy, dla mnie najlepszy jak na razie jest właśnie ten cały właśnie egzoszkielet szybkościowy, bo jednak... Bo jednak tak, ten do noszenia fajnie, ale sam jest wolniejszy, ale za to może nosić jako szalony. Wy wykonajcie te dwa zadania, bo mi się nie chce. A jest dużo wolniejszy, ale właśnie nie daje właśnie takich możliwości, a jednak ten, że przyspiesza możliwość noszenia, a się przyspiesza prędkość chodzenia, więc możemy się dużo szybciej poruszać. Też zwiększa ciężar, więc no nie jest źle, zawsze możemy ponieść tak czy siak więcej. Nie jest to aż tyle jak właśnie tamten do targania, ale jest wystarczające, szczególnie jeżeli tak sam w naturalny sposób więcej dostarczymy, tym więcej może nosić, żeby to tak w życiu było. To było piękne. Lekarz? Okej. Okay. A, tu w ogóle nie widziałem, że jest kurczę... Co to jest w ogóle? To jest mapa, czy... Nie. Teraz to dopiero zauważyłem, a bardziej się na tym skupiłem, żeby zdać sobie sprawę, co to jest. Na razie to... Tutaj spróbujmy się w ogóle dostać, trzeba będzie chyba... Tutaj podładować nasz motor. No w ogóle super ten pomysł, z jednej strony jest tak czy siak, że... No właśnie, tym motorem może się bardzo fajnie poruszać. Jest dużo lepszy. Tym dużo lepszy od... Gdzie jest ta... Dobra, jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o taki teren, od ciężarówki. Nie jestem pewien, czy powinniśmy tędy jechać. Ale za to nie ma takiego akumulatora, przynajmniej na tej jego ostatnim, może nie formie, tylko na ostatnim jego wariancie. Bo chociaż to jest jeden z lepszych wariantów, bo to jest ta właśnie Ride, niby ta najdroższa, ta czerwona jest, no niby droższa, ale to nie oznacza właśnie, że lepsza. Okej. I to mi się właśnie nie podoba. Tam jest lekarz, węzeł górski. Miejmy to, chociaż spróbujmy. Teraz nasz odradek nie będzie działał, więc mamy to przerąbane. Z jedynym naszym sposobem na wynurzonych jest no, wyszukiwanie kurde ich śladów. I to jest. Okej. Zamieszkam, nie umieszkam, kurczę, skorzystać za darmo z tego zjazdu, z tej góry. Ale jakby było, kurczę, do opłaty, to jakoś się nie kwapię. Na razie to tutaj... Ała! Ale udało się już tutaj... Tutaj możemy przyspieszyć. Fajnie to, że z jednej strony, że jak jesteśmy tutaj w zasięgu, to akumulatory się nie zużywają.
I kurde, mogliby tutaj wprowadzić te zewnętrzne ładowarki, tak jak jest tam w tych dużych węzłach, a nie, że jedynym to jest sposobem jest albo podjechać do jakiejś ładowarki, albo do ładowarki do generatora, albo trzeba po prostu składać ten motor, wkładać go i dawać go do garażu i ściągać. To też, jeżeli chodzi o motory i ogólnie to wszystko, to jest najlepszy sposób, żeby bardzo szybko rozładować jakiś pojazd, w szczególności przed ciężarówkę, jeżeli macie dużo towaru. Szybko to od razu podjeżdżacie, wsadzacie i od razu to jest na miejscu, jest w waszej prywatnej szafce. O, dostawa antybiotyków alpinista. Możemy to zrobić. Jest dosyć daleko. Oczywiście bierzemy motor. Nie wiem, czy to ma sens na razie poruszanie się tutaj samemu. Antybiotyki nie mamy dużo. Bardziej się zastanawiam, co z naszym Eudekiem jest. Kiedy go odzyskamy, bo niestety, kurde. No, takie unikanie wynurzonych nie jest za dobre. Czyli unikanie wynurzonych w tym momencie dla mnie to jest takie mech. Takie, dobra, mogę ich pounikać. Bardziej chodzi o to, się zastanawiam, czy nie posiadając małego, jak nie posiadamy słoika, czy jesteśmy w stanie walczyć z tymi dużymi, czy oni się są dla nas widoczni, czy tacy trochę niewidzialni. Znaczy chyba powinni być widoczni. W ogóle z tego tak teraz sobie zdaję sprawę, że ci wynurzeni wyglądają bardzo podobnie, chyba nawet tak samo jak ludzie niepodłączeni do sieci, hologramy ludzi niepodłączonych do sieci chiralnej. Okej. Dobra. Dostarczmy ładunek. Wszystko powinno być w dobrym stanie. No, wywiad. On jest szaro-oliwkowy, kolor jak tylko mamy. Trochę za sobą. Kurde, miałem nadzieję, że jakaś rzadko technologia się odblokuje. Nie, ci to tam. Co on daje? Pojemnik? Przekazuję ci pojemne worki z krwią. Spersonalizowany worek wypełniony krwią zawierający kilka osłonów, w tym zwiększony pojemniku, mimo pozostawienia tego rozmiaru. Założenie go pozwala przywrócić ze czasem poziom krwi sama na zasadzie ciągłej transfuzji za pośrednictwem kajdanek. Jeśli posiadasz kilka, to... Aha, czyli to po prostu on zamiast mieć pincet. Teraz zobaczmy, ile ma normalnie. Tak, zamiast pincet ma 1000, czyli to będzie kolejne takie miejsce, można powiedzieć, do dropienia takich rzeczy. Dobra, no to lecimy teraz. Mamy... Tak, to kolejne źródło. Mamy to znalezienia alpinista. Kurde, daleko on jest. Ten alpinista. Może być ciężko, żeby tam do niego dojechać. Chociaż nie, no to mi się wydaje, że on jest daleko. On jest po prostu wysoko. Jak pokazuje teraz ta mapa? No, jest wysoko. 318 km odległości, 318 niby w górę i 65 metrów w dół. W ten sposób te niby w prostej linii to pokazuje. Nierówności terenu. Na razie tutaj podjedźmy, co najmniej do połowy baterii, żeby to nie przynudzać się troszeczkę. Mamy jeszcze tutaj ładowarkę, więc się od razu podładujmy. Podładujmy nasze bakterie tutaj. Będę musiał też wyprowadzić kiedyś stabilizator ten na plecy, który zajmuje całe wszystko, że który niby stabilizuje, że się bardziej stabilnie chodzi. To taki. Okej, nie podoba mi się to. Fajnie to wygląda, jak uderzają ten śnieg tutaj uderza. Benzyn górski, tego nie chcemy. Tu mamy ukrytą bazę. Fajny hologram. To jest z Halo, nie z Halo, z Half-Life'a. Przynajmniej taka...
te maszyny takie na trzech nogach, co mieli właśnie ci obcy. Okej. Dobra, i teraz pytanie. Zejść i spróbować ich ominąć, czy jedziemy? Dobra. Trochę się przymknę. Ale spróbujemy tędy chociaż częściowo dojechać. Okej. I jednak się pokazali. Dziwne dźwięki. Mam wrażenie, że są trochę znerwieni. Słyszycie? Niż ten ślady ich rąk, jak podążają. Dobra, spróbujmy tutaj po prostu przedostać się. Mam kolejne do roboty, do robotyczki i koniec cieci chiralnej. Kurde, bardzo trudny to jest teren. Nie mam baterii ponad pół, nie jest źle. To śmiesznie idzie ten motor tutaj. No jednak tutaj poruszanie się motorem nie jest jakoś, nie ma jakiegoś super modelu jazdy, chociaż tak ma dobrze. Tak, najlepszy model, jeżeli chodzi o poruszanie się, to jest po prostu chodzenie. Nie ma lepszego modelu, gdzie by te nogi tak fajnie działały, nogi, chodzi mi głównego bohatera, tak fajnie działały, tak naturalnie, tak... Tak swojsko, że czasem dość dziwnie wygląda, że postacie w grach się poruszają bardzo blisko, tak, bardzo podobnie tak jak my. Dobra. Na razie to. Na razie co, szczerze, że jestem lekko w dupie. Okej, powoli, powoli sobie to zjedziemy. No, dawaj. Jedno za drugim. Nie mam co szarżować. No, jak widzicie, udało się. Nie powiem, bardzo się niepewnie czułem, przyjeżdżając właśnie tam. Jest ten teren wynurzonych, naprawdę się czułem bardzo niewyraźnie. Ale no, udało się na szczęście. Zobaczymy, kogo teraz poznamy tutaj. Dostarczam ładunek. Dziękuję. Podały mi lekarstwo. Twierdzi, że już jej lepiej. Ale nie ma się co oszukiwać. Lekarz uprzedzał, że same antybiotyki nie załatwią sprawy. Nosi nasze dziecko. Ktoś powinien ją jak najszybciej zbadać. Proszę, musisz iść w moim imieniu do lekarza. Ma jakąś maszynę, podobno mogłaby pomóc. Nie zrozumiałem szczegółów, bo ciągle traciłem zasięg. Ktoś musi iść i ją odebrać. Weź stąd wszystko, czego potrzebujesz. Serio. Wszystko. Dobra, to nie mogli się dać wcześniej znać, że jest potrzebne, kurde, coś takiego. No, zresztą się podnoszę do sieci. Ja pier. Dobra, mamy godzinę na to czasu. Zażyczył sobie jak najszybszą realizację zlecenia. Innymi słowy, twoja ocena zależy od prędkości. Postaraj się jednak pamiętać, że poza zasięgiem sieci
nie możesz tworzyć dodatkowych przedmiotów. Musisz ostrożnie wybrać spośród sprzętu, który zapewni ci klient. Zegar zaczyna odmierzać czas, gdy wyruszysz. Więc nie musisz się spieszyć z wybieraniem ekwipunku. Zaczyn spinaczkowy, drabina, bierzemy to. Zaczyn spinaczkowy i drabina. I tyle, nie bierzemy nic więcej. Drabinę mamy, mamy motor. Więc... Ej! Dobra, i teraz jak najszybciej byłoby się tutaj dostać. Tu. Tu. I potem skoczymy sobie gdzieś tu, odtąd do lekarza, a potem będziemy wracać. Sam w związku ze stanem pacjenta dałem limit czasowy na to zlecenie. Po upływie czasu nadal będziesz mógł dostarczyć towar. Naprawdę ważne, żeby je zdążyć. Wiem, że zarzucamy cię zadaniami, ale łącznik może jeszcze zaczekać. Poza tym wzmocnienie sieci chiralnej przyspieszy jego zdrowienie. Sam, tak skorzystaj z terminala dostępnego. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj. Tu jesteś. Właśnie rozmawiałem z alpinistą. Moja kuracja nie przynosi rezultatu. Musimy działać szybko. Miałem nadzieję, że antybiotyki złagodzą najostrzejsze symptomy, ale na to już za późno. Tego typu infekcja w tak zaawansowanej ciąży może wywołać liczne komplikacje. Nawet jeśli kobieta przeżyje, może doznać poważnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci mózgowej. Musisz dostarczyć alpiniście prototyp biodrukarki i zdalny terminal medyczny. Jeśli połączysz ich ze mną przez sieć chiralną i dostarczysz im sprzęt, będę mógł zbadać pacjentkę i wdrożyć leczenie. Terminal pozwoli im przesłać do mnie ich DNA. Wówczas opracuję szczepionkę, którą będą mogli wydrukować. Obecnie potrafimy w ten sposób tworzyć tylko szczepionki w oparciu o wirusy i inną materię nieożywioną, ale może w przyszłości nie będziemy tak ograniczeni. Chyba nie muszę mówić, jak delikatny to sprzęt. Nie uszkodź go, choćby nie wiem co. No i dziękuję. Okej, okay, dobra, to nie dobrze, jeszcze mamy sprzęt, jeszcze... O ja pierdzielę. A, dobra, że się chociaż się zmieścił. Dobra, mamy to, to lecimy z powrotem. Mam nadzieję, że się uda. Dawaj, tyrolka. Bzium! Dawaj, 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 sam już niedaleko. Okej. Nie, nie! Kurde, na sam koniec musiałeś mi wyskoczyć. Mam nadzieję, że to... A, sobie szybko sprawdzę. Mam nadzieję, że to nie uszkodziło. Kurde, 12%. A, na sam koniec musiał. Musiałeś, idioto, na sam koniec wyskoczyć. A, już idziemy. Kesteczka wpadła. Lekarz powiedział, że to nie zadziała bez sieci chiralnej. Podłącz nas. Możemy nawet dołączyć do UCA. Zrobię wszystko. No dalej. Thank you.
U, buty Bridgesów. Rękawica mocy, o. I... Doktorze? A, okej, okay, chwila. Uruchomię tylko swój terminal. Sekunda. Wszystko będzie dobrze. Za pomocą tego urządzenia mogę ją zbadać tak, jakbym tam był. Sztuczne ręce na terminalu dokładnie odwzorowują moje ruchy. A dzięki biodrukarce dostarczę wam odpowiednią szczepionkę. Szkoda, że moja żona nie zdołała stworzyć więcej tych cudyniek. Patrzycie na jedyny egzemplarz. Ale nie martw się. Zrobimy wszystko, żeby twoje dziecko urodziło się zdrowe. O, dziękuję. To niesamowite. To jemu dziękuj. Sieć, którą pomaga zbudować, na zawsze odmieni oblicze medycyny. No dobrze. Co my tu mamy? Zorganizowałeś nam niemal odpowiednik osobistego lekarza, Sam. Bardzo dziękujemy. Dobra robota. ED28 wkrótce wróci do akcji. Ależ dzielne dziecko. Rób swoje, Sam. Słuchaj, Sam. Mam dla ciebie zlecenie od pewnego alpinisty. Trafisz do regionu, który nie jest jeszcze w sieci chiralnej. Rzecz jasna, będziesz miał szansę to zmienić. Zajmij się tym jak najszybciej. Kurde, Sam idź tu, Sam idź tam, jakaś kurde nagroda, a nie, dobra. No na tym dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że was troszeczkę nie przynudziłem i wiem, że odcinek będzie troszeczkę pocięty, bo tą drogę tutaj troszeczkę potnę, bo to byłoby trochę za długie i wyszedłby godzinny odcinek, więc to będzie wszystko na dzisiaj. Zapraszam do pisania komentarzy, do dodawania łapek w górę, żeby mnie zmotywować do dalszej pracy. Oczywiście zapraszam do mojego Discorda, link w opisie. Jeżeli jesteś nowy na kanale i podoba ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, żeby mieć informacje o wszystkich moich odcinkach. No, to na tyle w dzisiejszych przygodach sama. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.